Z przykrością odnotowałem fakt, że nasza gmina licytowała w konkursie System Zielonych Inwestycji SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Wnioski o zwrotną dotację lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach złożyło w Polsce 38 miast. Między innymi nasi sąsiedzi. Bydgoszcz na modernizację oświetlenia ulicznego otrzymała 10 milionów dotacji bezwzględnej i 12 milionów 300 tysięcy złotych pożyczki. Gdańsk z kolei ubiegał się wyłącznie tylko o dotacje i otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 2,7 miliona złotych. Chciałbym przypomnieć, że na oświetlenie uliczne, łącznie z jego konserwacją, w ciągu naszego roku gmina wydaje 4 miliony złotych. 3 miliony 224 tysiące na samo zakup prądu i 800 tysięcy na remonty bieżące. Przykładem wdrożenia zielonego oświetlenia sukcesem są miasto Sano, to jest małe miasto po wielkości Grudziądza, gdzie rocznie na ten cel wydaje się 1 300 000 zł. Po zainstalowaniu oświetlenia ulicznego zielonego, tak zwanego, czyli oświetlenia LED-owego, roczne oszczędności w budżecie gminy Sanoka to jest 1 000 000 zł. Innym doskonałym przykładem, bardzo świeżym, dosyć głośnym w Polsce, jest gmina Korbudy, to jest gmina pod Gdańskiem, która zmodernizowała oświetlenie węzłokowane na drodze ekspresowej S7 w Lamp-Led, redukując zużycie energii o 55%. Przy zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia ulicznego i potencjalnej oszczędności chociażby kwoty 1 miliona złotych w naszym budżecie, miasto mogłoby za te pieniądze zbudować chociażby 20 placów zabaw, czy jeden obiekt typu ORL każdego roku. W związku z powyższym uczynię proszę o baczne śledzenie konkursów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ sukces pierwszej edycji projektu zapewne nas sprawi, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Żeby tylko uświadomić Państwu, o jakich kwotach mówimy, to na w tym konkursie SOWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył kwotę 161 milionów złotych, z czego 65 na bezwzględne dotacje, 55 milionów na pożyczki. Robiliśmy różne analizy w Zarządzie Dróg Miejskich, spotkaliśmy się z producentem opraw ulicznych, z firmą Dwa System, z firmą Philips, z firmą jeszcze jakąś inną. Jaką? Schroeder. Pan dyrektor mi tutaj podpowiada. Natomiast program był tak skonstruowany, że po prostu nie mieliśmy tak naprawdę możliwości w nim wzięcia udziału, ponieważ to by dla nas było bardzo nieopłacalne. Sytuacja, jeżeli chodzi o Grudziądz, jest taka, że my mamy nowoczesne, energooszczędne oświetlenie wybudowane wszędzie tam, gdzie budujemy nowoczesne ulice. Czyli trasa średnicowa, Halera, w tej chwili fragment szosy torońskiej, tam wszędzie, gdzie mamy inwestycje nowe, tam również inwestujemy w energooszczędne oświetlenie. Tam, gdzie byśmy mogli program SOWA zastosować, czyli zmianę opraw tych energochłonnych na energooszczędne, to są głównie te oprawy, które nie należą do nas. I są to oprawy, które dzisiaj należą do spółki energooświetlenia. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale połowa słupów oświetleniowych, połowa punktów świetnych w mieście nie należy do gminy miasta Grudziądz, należy do spółki energooświetlenia. W związku z tym, aby wejść tam w modernizację, po pierwsze musimy uzyskać zgodę właściciela energii oświetlenia. Oni nie za bardzo są zainteresowani, aby u nich modernizować oprawy, ponieważ będą mniej zarabiać później na energii elektrycznej. Więc oczywiście można im podziękować na danej ulicy, zrezygnować z nich. Natomiast w takim przypadku nakłady jednostkowe na jeden punkt świetny są bardzo duże, bo musimy wykonać dokumentację projektową, dokumentację wykonawczą, pozwolenie na budowę uzyskać, zdemontować stare oświetlenie, położyć kable oświetleniowe nowe, tak, usunąć wszelkie kolizje, postawić nowe słupy i na końcu postawić te energooszczędne oprawy, o których Pan Radny mówi. Stąd koszt jednostkowy na jeden punkt świetny był bardzo duży i stąd też rezygnacja nasza przy naszych wszelkich kalkulacjach wejścia program SOWA, jak i też doradztwo tych firm, które dla innych miast, między innymi też te programy przygotowywała. Mogę Pana Radnego zaprosić na oddzielne spotkanie i pokazać, dlaczego akurat miasto zresztą w ten program nie weszło, ponieważ było to dla nas nieopłacalne. Mamy bardzo szereg obliczeń, dokumentów. Możemy takie spotkanie zorganizować, Panu Radnemu wszystko pokazać. Tylko powiedzieć, że taka gmina Sanok wymienia wszystkie kompletnie słupy oświetleniowe i oprawy. To jest 1300 słupów za kwotę ponad 3 miliony złotych. Natomiast rząd oszczędności rocznych 1 milion złotych do budżetu Sanoka w 3 lata tej inwestycji się zwraca, tak? Na przykładzie takiej jednej gminy Sanok. Więc ja myślę, że warto pomyśleć o wejściu w taki program.